3, 2, 1. Czy ktoś was tutaj zapraszał? Dziękuję. Kupię kurwa kundę. 3, 2, 1. Allah Akbar. Dam 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 dam. Kurde. No czy... O Jezu. Siemanko wszystkim, witajcie, z tej strony Jerzego Badek, ponownie Far Cry 4. Moi drodzy, oczywiście kontynuujemy eksplorowanie, walkę i wszystko dalej. Moi drodzy, jeśli ktoś ogląda ten odcinek, to wiedzcie, że nagrywam go w piątek. Ponieważ nagrywałem dwa odcinki w tym tygodniu z Far Cry'a. Jeden nagrywałem w środę i drugi nagrywałem w piątek, a między tymi dwoma odcinkami był livestream, dokładnie też w środę, na którym najzwyczajniej w świecie poeksplorowałem znaczną część terenu i zebrałem tutaj większą ilość znajdziek. Tyle w sumie w temacie, żeby po prostu zdobyć sobie punkty umiejętności i, no i też ogólnie na XP sobie kasy. I moi drodzy, w międzyczasie udało mi się odblokować dwie nowe bronie, a raczej też się w nie wyposażyłem. Pierwszą broń, jaką się wyposażyłem, jest to niszczarka, czyli to taki wektor z tłumikiem i z kolimatorkiem, oraz 700 nitro, czyli dwurulkę z kolimatorkiem oczywiście. Oj, wiecie, znacie mnie doskonale, wiecie, że ja jestem ogromnym fanboyem Duma, więc i w ogóle przepraszam, ale ja dopiero teraz ogarnąłem, że miałem głośność gry źle ustawioną. Ponieważ ja mam, muszę mieć grę ustawioną tak głośno, żeby po prostu na najwyższym świecie łatwiej mi się potem przy edycji, no, ogarnąć tą głośność, żeby po prostu było jakieś tak w miarę optymalnie. Moi drodzy, lecimy misję fabularną, bo generalnie póki co na tej mapie nie mamy zbyt dużo do roboty. Ewentualnie po tej misji udamy się na dzwonnicę i jeśli jeszcze nam starczy czasu, to do misji Longinusa. Ale jeszcze, zanim pójdziemy do misji, ogarniemy sobie punkty umiejętności, bo teraz mamy co ulepszać. Moi drodzy, weźmiemy sobie eliminację granat. Ja wiem, jak ta umiejętność działa mniej więcej, bo już ją testowałem w poprzednim Far Cry'u. Szybkostrzelny. Przeładowanie wszystkich broni teraz znacznie szybsze, to sobie na pewno weźmiemy, a resztę weźmiemy sobie na premię do karmy. Dlaczego? Bo tak. No i wszystko wykupione. Moi drodzy, lecimy. Lecimy do misji, bo lecimy już z buta zresztą. Nie będziemy się pierdzielić. Zbierałem sobie oczywiście trochę mikstur i tak dalej. Kupię kurwa kundle. No ja te kundle po prostu. No wy, ja nie pawlaj. Dziękuję. Powiem tak, przy tych nowych słuchawkach ciężko mi się reguluje głośność. Muszę coś zrobić z moimi starymi słuchawkami, żeby... Bo wiem, że da się je naprawić. Tylko po prostu ja... Jezu, te kundle są wszędzie! Są porąbane. Latają po prostu... Latają wszędzie dookoła. Takie bezpańskie. Totalnie. Dobra, moi drodzy, dochodzimy na miejsce. Za niedługo. I zobaczmy. Ja z tego, że jest pewnie misja ta z tym złotym szlakiem, to pewnie znowu będę musiał wybierać albo Amity, albo Sabala. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Dobra, to chyba jest na górze. Amity.
Are you okay? Do you think this is easy? Being the first woman in the Golden Bath? The one pushing for change while everybody else talks behind your back about how you're destroying their heritage? I am every bit the fighter, the Kirati that they are, but they just see a woman. You're a smart man, Ajay, tell me. Am I the right person for this? Sabal, he's got all these supporters, and I just keep thinking, are they blind? Or am I just missing the point? No, indecision is for the weak. Okay. Remember that tea plantation? The poppies, they've been shipped to an old brick factory for processing. Sabal wants to destroy it, he's so sure of himself. And you want to capture it? Exactly. That's everything we need to plan for the future while he's stuck in the past. I say yes, he says no. But I'm hoping you will be the one to do the right thing. No dobra, moi drodzy, wysłuchamy sobie w tym momencie albo Samy, albo Amitę, albo Sabala. Dobra, wysłuchajmy propozycji Sabala. Sabal. Amita told me about the brick factory. And I bet she cried on your shoulder. Did she give you that sob story about being the first woman in the Golden Path? She's tried that with me. But she didn't fool you, did she, brother? This heroine is poison, pure and simple. Take out Noor's men and bring down the factory. End of story. Podstawy chemii. Dobra. Powiem tak. Wysłałbym jeszcze propozycję Amity, ale poprzednim razem ja wybrałem misję Amity, więc tym razem wybiorę misję Sabala. Takim będzie moim zdaniem. Dobra. Podnieś ładunki. W ogóle przepraszam, kamerka. Dobra. Podstawy chemii. U kurde. Chemia nowej ery? No to lecim w takim razie. Ja powiem tak, zawsze chciałem się taki lotnik przelecieć. To musi być niesamowite. O! Znajdźka mi się nawet to zaznaczyła. Spoko. Będę miał do czego wracać na live streamie. W ogóle wam dziękuję za tego, za live streama w środę. Nie sądziłem, że ten live stream mi pójdzie po prostu. No tak wyszedł bardzo spontanicznie, ale dziękuję wszystkim za obecność. No teraz generalnie możecie mnie wspierać na Tiplaju. Założyłem konto. Także będzie moim zdaniem w porządku. I za chwilę chyba docieramy na miejsce. Okej. Okay. Chyba tutaj możemy się odpinać. I dalej lecieć z kombinezonu. Okej, okay, najpierw plakat. Dobra, mordo. Okej, okay, czyli co, ładunki wybuchowe mamy. No to możemy lecieć. Avidar, Sergeant, either one. It's an honor, son of Mahan. You see the smokestack? Cut the cable support and bring it down. Should create a nice hole to get you inside the facility. Cut how? Now that's the question, right? I'd save the explosive for the smokestack, the interior, and use the elephants to take out the cable winches. Have fun. No dobra. No dobra, w takim razie. Zaczynamy na cichca. Ciach.
Dobra. Na ciężarówka widzę, że patroluje. Pięknie. Wszyscy zajebani. Ale powłączajmy też alarmy, bo będą wzywać posiłki. Słoniku! Czemu ci to zamknęli? Jesteś wolny, słoniku. Możesz sobie poszaleć. A ja rozłożę tym panom miłą niespodziankę. Ej, czemu się oni kurwa zatrzymali? Co jest? A, zauważyli, że pewnie ten ich nie żyje. Kurwa. A, cie. Dobra. Oho. Dobra. Cały jeden alarm. Lecę tylko do tamtego. Żeby się nie zorientowali. Łatwo. Łatwizna. Boom. Rzeczywiście jest o wiele szybsze przeładowanie. Dopiero to zauważyłem. Dobra. Zniszczone liny. Dobra, to gdzie są te liny? Jezu, kolejni. A, czyli pewnie tutaj są. Dobra, czyli co? Okej, czyli chyba teraz są oznaczone. Z tego co widzę. Czyli kolejna jest tutaj. Podłożymy z parę ładunków. Dobra. Już niechcący wysadziłem tamte. Ale... Okej, 3 na 5. Poważnie ten jeden ziomuj ze mną lata? Dobra, chodź tu. Chodź tu, mordo. Podjedź tutaj. Podjedź. Boom. A, się wrąbał idealnie. A nie. Chyba już nie mam już tego. Dobra. Gdzie teraz? Jezu, Faniak. Wyjanie Pawlaj. Kolejni. Czyli co, teraz komin? No dobra. No i co teraz? Panie i panowie. Dobra. Takie strzałgowe. Ale się pięknie ustawiliście. Ale pięknie. Dobra. A masz. Dobra, jebać was, szczerze mówiąc. Okej, ładunki. Ciach. Tak! Czyli eliminacja grunt jest fajna. Okej. Super. Ciach. Wysadzamy. Jeden.
Drugi. I... gdzieś tu chyba będzie trzeci. Tutaj. A teraz trzeba wyjść z laboratorium. Dobra. Oddaj się bezpieczną odległość. Zdetonuj ładunki. 3, 2, 1. Allah Akbar. Dam 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 dam. Czyli tak, co teraz? Mamy tutaj dwie, mamy nową misję fabularną. Willis. Misja do tego szlaku. Okej, okay, moi drodzy. To była dosyć szybka misja, dlatego teraz według obietnicy wykonamy sobie dzwonnicę. Obiecałem zresztą, także moi drodzy, lecimy. Kupujemy sobie wszystko, co możemy. I lecimy na tą dzwonnicę. O, to nawet mam tu powiedzieć, że to jest zadanie nawet poboczne. Nawet nie zauważyłem. Dobra, ale w każdym razie sobie polecimy. Ogarniemy dzwonnicę. A potem robimy sobie misję Longinusa. Tak na zakończenie. Żeby było fajnie. Moim zdaniem jest to dobry pomysł. Dziku! Załatwiłem Spacona! Ej! Spacon? Spacon, co ty? Spacon, nie mam pytań. Co ty żeś mi... Spacon! Mam do ciebie pytanie, Spacon. Co ty żeś mi zrobił z moim autem? Słucham. Mr. Gale, we have been watching you. It's time we meet. Further instructions will be provided when you reach these coordinates. Okej. Nie rozumiem, co to był za typo, ale chyba on jest związany chyba z tą misją. Dobra, w każdym razie, lecimy na tą dzwonnicę. Okej, mamy plakacik. Więc wchodzimy na górę. To odkryliśmy.
Okej. No to w takim razie teraz na dowidzenia, bo zresztą nawet obiecałem, robimy sobie Longinusa. Dobra. Refill, szybka sprzedaż. Tylko wyjmę sobie kamizelkę zupełnie i w sumie jedziemy dalej. No dobra. Zobaczmy, co ten głupek dla nas ma. AJ, if any man has an ear, let him hear. Revelation 13:9. I am preparing my sermons. That's a lot of sermons. All mankind will fear. They will proclaim the works of God and wonder what he has done. As for you, there's another lost sheep to track down. Locate him, follow him, and bring back what you find. O, no to lecimy. Rekompensata. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku chyba podczas tej misji nie zostanę wykryty. No dobra, zbliża się przemytnik, nie daj się wykryć. Czy ten przemytnik... Czy ten przemytnik przypadkiem nie będzie na łódce? Tak. Aha, aha. Nie dam się wykryć. Super. Dobra robota. Boom. No gin. Dziękuję. Dobra, zabij przemytnika, chętnie. Boom, boom. Dobra, moi drodzy, hyc. Dobra i... Boom, 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 boom. Dobra, chowamy się miksturami. Przeżycia. Czy przebieganie, dawajmy. O, fuck, 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 fuck. Czy... O Jezu. Oje, to było głupie. Dobra, mikstura przydawkowania i lecimy. Pięknie. Szybko poszło. Nie chcę kałacha. Chcę to. Teraz proszę mi dać tylko... Jakim ja jestem debilem. Dobra. Lecimy. Dobra, połap się moją strzelbą. Kurde. No czy... O Jezu. Boom. Boom.
Pięknie. Można, można. Zawieramy. Zabrane. Ucieknij z krwawym diametem. Bardzo chętnie. Dobra, bo teraz dawajcie koktajl Mołotowa. Zapora ogniowa. Pięknie. Macie wpierdziel. Dobra, bum! Eliminacja granat. Pięknie. Jak zginę teraz, to ja nie wiem. Dobra, nie zginąłem. Pięknie, teraz gdzie? Trzeba uciec z tym diamentem, tak? Tak mi gra każe. Dobra. Lecim. Jezus Maria, 200 metrów? Jeez. Nie wierzę. Dobra, płynek. Rachcia. Ale na szczęście mamy skuter. Szybko przyjechane i git. Okej, okay. Było fajnie i tylko że było momentami krótko. Moim zdaniem misja bardzo króciutka, powinno być takich misji więcej. Sprawy są trochę trudne, ale dobra. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Do następnych odcinków i zapraszam was bardzo serdecznie na streama w sobotę, w którym od godziny 12, w którym będziemy eksplorować już o tą część mapy ze znajdziek. To znaczy, jak oglądacie ten odcinek, to ten stream już dawno się odbył. I tak dalej. Także moi drodzy, miejmy nadzieję, liczę na waszą obecność, zapraszam was bardzo serdecznie. A ja tymczasem z wami się żegnam. Do usłyszenia. Co to kurwa było?